Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy rozpromienieni, pogłaskani promieniami słońca. Odwiedzamy jeden z najbardziej nasłonecznionych regionów Polski, województwo lubelskie. Jest tu mnóstwo lasów, łąk i miododajnych roślin, wyjątkowy mikroklimat. Wspaniale czują się tu pszczoły. Województwo nie bez przyczyny jest więc nazywane krajowym zagłębiem pszczelarstwa. Pasiek tu dostatek. Odwiedzamy jedną z nich w Polanówce, którą prowadzi Tadeusz Żak. Sprawdzamy, jak przezimowały pszczoły. Zajrzymy do tego ula. Oczywiście. Widzę, że pszczółki żwawo się poruszają. To jest taka rodzinka średnia. No i jak to w ulu? Praca wre. Praca wre. Wszystko jest w najlepszym porządku. Ta ramka była pod koniec tamtego tygodnia włożona. Tutaj mamy pierzgę, nowy pyłek już z tego roku i jest już, zaczyna matka tutaj na tej ramce czerwić. Spotkanie z pszczołami oko w oko w województwie lubelskim można odbyć w wyjątkowym miejscu na pszczelarskiej mapie Polski – Pszczelej Woli. Jest tu nie tylko technikum pszczelarskie, ale także pszczelarski skansen, który znajduje się na terenie parku przylegającego do dworku Rochlandów. Najstarszy z eksponatów pochodzi z XVIII wieku. Pszczela Wola, wyjątkowe miejsce na mapie pszczelarzy w Polsce i wyjątkowy skansen. Właśnie tu można się przekonać, jak dawniej wyglądały ule. Zgadza się, pszczelarze bardzo, bardzo dawno gospodarowali w barciach i na drzewach. Później udało im się troszeczkę te ule znieść na poziom ziemi. I tu mamy przed sobą na przykład kłodę stojak, gdzie można było już, nie wspinając się na drzewa, zagospodarować tę kłodę, pozyskiwać miód od pszczół. Są też kłody leżaki, czyli na poziomie w inny sposób leżały, a później już powstały ule ramkowe. W województwie lubelskim poza miodem tradycyjnym powstaje również miód pitny, który jest częścią polskiego dziedzictwa kulinarnego. Możemy o nim przeczytać m.in. w Chronika Polonorum słynnego dziejopisarza Galla Anonima, goszczącego na dworze Bolesława Krzywoustego. W średniowieczu miód stanowił polskie dobro eksportowe, które wywoziliśmy na zachód Europy. Wtedy też stanowił środek płatniczy. Pitne miody pojawiały się na królewskich stołach, szlacheckich dworach, podczas państwowych uroczystości, ale też i w chatach kmieci. W XVIII wieku miody pitne straciły na znaczeniu kosztem wina, jednak tradycje jego spożywania znów ożywają. W Pszczelej Woli spotykamy jednego z producentów trójniaka staropolskiego tradycyjnego, który posiada unijny znak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Kiedy praktycznie od pierwszego dnia życia mieszka się w Pszczelej Woli, to właściwie nie ma innego przeznaczenia życiowego jak pszczelarstwo. Jedyna droga w życiu, jedyna gwiazda, tak rzeczywiście, pszczoły, pszczelarstwo. Produkty pszczele, miody pitne. Od pierwszych dni tutaj po tych alejkach stawiałem pierwsze kroki. Tutaj się uczyłem pszczelarstwa. Tutaj też jako najstarszy z czwórki rodzeństwa rozpocząłem i zacząłem edukację pszczelarską w technikum pszczelarskim tutaj właśnie w Pszczelej Woli. Także wszystkie tajniki pszczelarstwa i życia młodzieżowego, młodych pszczelarzy udało mi się poznać. Miłość do pszczół jest u Pana rodzinna. Tak, od pokoleń, od moich dziadków, mojego taty, mojej mamy, która też była nauczycielką tutaj w tej szkole. Tato będąc dyrektorem, miłość do pszczół, miłość do przyrody, miłość do piękna zdecydowanie zapadła, że tak powiem, w moim DNA. No i mam tą przyjemność kontynuowania tych tradycji, w tej chwili już z bardziej przetworzonymi produktami pszczelimi, ale jestem spełniony, wydaje mi się, zawodowo i życiowo, jeżeli chodzi o te sfery. Trafiamy do miejsca, gdzie powstaje trójniak staropolski tradycyjny. Klarowna ciecz, której barwa waha się od złocistej do ciemnobursztynowej i uzależniona jest od rodzaju miodu pszczelego użytego do produkcji. To typ miodów pitnych produkowany z brzeczki miodowej powstałej z mieszania jednej objętości miodu i dwóch objętości wody. Do osiągnięcia dojrzałości musi leżakować około 2 lata. Zawiera 14% alkoholu. Tradycyjny miód fermentuje jak wino czy piwo. W produkcji trójniaka zabronione jest używanie konserwantów, stabilizatorów, sztucznych barwników i aromatów. Znajdujemy się teraz w bardzo ciekawym miejscu, bo to właśnie tu leżakuje miód. Tak, jest to leżakownia, pomieszczenie, gdzie w tankach 25-tysięcznych
dojrzewa miód od roku do nawet kilku lat, przy czym to nie jest tak, że on sobie tylko dojrzewa i nic się z nim nie dzieje. W międzyczasie są dokonywane zabiegi, szereg zabiegów pielęgnacyjnych, dokonywane są analizy miodu, także on jest pod pełną kontrolą w trakcie całego procesu leżakowania, natomiast później przechodzi do kupażu, czyli dodawanie różnego rodzaju przypraw i nalewany jest do butelek, ozdobnych kamionek, różnego rodzaju pojemników. Powiem szczerze, że to miejsce jest bardzo magiczne i nawet skojarzyło mi się z winnicą włoską. Tak, coś w tym jest, rzeczywiście. Poza tym tutaj jest specyficzny mikroklimat w tym pomieszczeniu. Tutaj przez cały rok jest identyczna temperatura w okolicach 18-20 stopni. Fantastyczne miejsce także do przebywania w gorące, upalne letnie dni. Tak, ponad 1 000 000 litrów miodu pitnego leżakuje tutaj na co dzień, jest doglądane, badane, po to, żeby w jak najlepszej jakości trafił później do konsumentów. Jak wygląda produkcja staropolskich miodów pitnych? Jest to przede wszystkim specjalna receptura, która przez wiele lat była stosowana przy syceniu miodów pitnych i to między innymi był główny jakby element, który byliśmy zobowiązani, żeby udowodnić Komisji Europejskiej, że rzeczywiście coś takiego jest, że zgodnie z tą recepturą wieloletnio te miody są sycone. A jeśli chodzi o tą drogę miodu od ula do Państwa zakładu i później do domów, jak to wygląda, taki proces? Najpierw skupujemy miód. Ten miód musi być przebadany, każda partia miodu musi być przebadana. Później ten miód jest standaryzowany, czyli łączony w większe partie, po czym też dokonywane są badania. I jeżeli chodzi o produkcję miodu pitnego, najpierw produkowana jest tak zwana brzeczka miodowa, czyli miód, woda i drożdże. To zostaje później fermentowane i po fermentacji jest okres tak zwany leżakowania, czyli w tym tutaj pomieszczeniu te miody sobie od roku do kilku lat leżakują. Tak jak wspomniałem, ciągle monitorując jakby ich dojrzewanie, dodawane są zioła, przyprawy. Jest tak zwany kupaż, czyli stworzenie partii miodu, która znowu po przebadaniu trafia po prostu do butelek. Tradycja produkowania i spożywania miodu pitnego przez Słowian jest o wiele dłuższa niż historia polskiej państwowości. Dowodzą tego pierwsze zachowane zapiski, sporządzone w roku 966 przez hiszpańskiego kupca Ibrahima ibn Jakuba, dotyczące miodu pitnego jako powszechnie używanego napoju w księstwie Polan. Ruszamy w dalszą drogę. Trafiamy do województwa małopolskiego, czyli wędliniarskiego Zagłębia. Docieramy do gminy Czernichów, gdzie tradycje masarskie, podobnie jak w nieodległej gminie Liszki, związane są z szeroko rozpowszechnioną na tych terenach produkcją żywca wieprzowego. W tych dwóch gminach w roku 1894 prowadziło działalność masarską prawie tylu rzeźników, co w Krakowie. Od drugiej połowy XIX wieku był to drugi po Krakowie ośrodek produkcji wyrobów wędliniarskich w powiecie. Tradycja prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie w zakresie rzeźnictwa i wędliniarstwa kontynuowana była nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. Od tego czasu na terenie gminy Liszki i Czernichów kultywowana jest lokalna tradycja wyrobu kiełbas i wędlin, bazując na tradycyjnych recepturach i sposobach produkcji. Odwiedzamy jeden z tutejszych zakładów, gdzie powstaje kiełbasa lisiecka, która znajduje się na unijnej liście produktów o chronionym oznaczeniu geograficznym. Odznacza się ona barwą ciemnobrązową, lekko lśniącą, typową dla produktów naturalnie wędzonych. Na barwę przekroju składa się kompozycja naturalnie wybarwionych na kolor jasno-różowe kawałków mięsa oraz nieco ciemniej wybarwionego, różowego z odcieniem brązu farszu. Kształtem przypomina wianek uformowany według naturalnego skrętu osłonek. Na przekroju poprzecznym przyjmuje formę okrągłą. Cechą charakterystyczną kiełbasy lisieckiej jest to, że przy jej wytwarzaniu 85% mięsa pozyskiwane jest z szynki. Jak wygląda proces produkcyjny kiełbasy lisieckiej? A więc produkcja kiełbasy lisieckiej zaczyna się najpierw od przygotowania mięsa. To jest krojenie mięsa w kostkę 3-4 cm. Później, jeżeli mamy już takie mięsko pokrojone, solimy go po prostu peklosolą i na okres około 4 dni marynujemy. Po przeprowadzeniu tego procesu zaczynamy produkcję. A więc mięszamy kiełbasę i później ją nadziewamy. Jesteśmy właśnie teraz w trakcie nadziewania. Po procesie nadziewania jest proces osadzania o 2 godziny.
Służy on, żeby przyprawy dodane podczas mięszania idealnie wydaliły swoje aromaty i połączyły się z tymi kawałkami mięsa. Po okresie osadzania przechodzimy do trybu obróbki termicznej, to jest inaczej wędzenie. Kiełbasę lisiecką wędzimy w wędzarniach tradycyjnych. Czym wyróżnia się kiełbasa lisiecka od innych kiełbas? Kiełbasa lisiecka wyróżnia się tym, że jest w 100% tradycyjna, poza naturalnymi przyprawami, pieprzem białym, czarnym i czosnkiem, nie posiada żadnych zbędnych dodatków. Co oznacza dla konsumenta, że kiełbasa lisiecka ma unijny certyfikat? To oznacza najwyższą jakość, która jest kontrolowana przez służby weterynaryjne i WIHARS. I po prostu my musimy się certyfikować co jakiś okres i musimy się dostosowywać do jakości. Także konsument ma 100% pewność, że kupując kiełbasę lisiecką ma 100% jakość. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu produkcyjnego. Tak, po zakończonym procesie osadzania teraz wchodzimy w następny proces obróbki termicznej, tak zwanego wędzenia. Wędzenie odbywa się w tradycyjnych wędzarniach. Jak długo ten proces wędzenia trwa? Proces wędzenia kiełbasy lisieckiej trwa około 3,5 godziny. Składa się z trzech etapów, najpierw obsuszanie, później wędzenie i pieczenie nad ogniem. To jakieś specjalne drewno do opalania w wędzarni? Tak, drewno jest stosowane olchowo-bukowe. Nadaje pewnie specyficzny zapach i smak. Tak, zgadza się. A jaki smak ma kiełbasa lisiecka? No to jest w zależności, co komu smakuje. Dla mnie jest to bardzo dobra kiełbasa dietetyczna i polecam wszystkim konsumentom spróbować, którzy jeszcze nie mieli okazji spróbować. W kiełbasie lisieckiej dominuje smak doprawionego mięsa wieprzowego z delikatnie wyczuwalną nutą pieprzu, aromatem czosnku i zaznaczoną obecnością soli. Zapach jest swoisty dla kiełbasy wieprzowej. W publikacji wydanej w 1926 roku pod tytułem Krakowskie wyroby wędliniarskie – praktyczne wskazówki o wyrobie wędlin autorstwa mistrza wędliniarskiego i właściciela fabryki wędlin w Krakowie pana Andrzeja Różyckiego w rozdziale Krakowskie kiełbasy krajane autor podaje przepisy i wymienia szereg kiełbas, wśród których wyróżnia między innymi krakowską grubokrajaną kiełbasę, kiełbasę krajaną na sposób domowy i krakowskie kiełbasy siekane. Wymienia obok mięsa wieprzowego między innymi flaki wołowe służące do produkcji wymienionych kiełbas. To właśnie w latach 30. XX wieku z krakowskich kiełbas krojonych wywodzi się kiełbasa lisiecka jako szczególny ich rodzaj, poszukiwany przez konsumentów ze względu na jej smak, recepturę i sposób wykonania. Opuszczamy Małopolskę. Trafiamy na Kujawy i Pomorze. Okazuje się, że zapowiada się poruszenie w piekarnictwie, zarówno wśród piekarzy, jak i amatorów prawdziwego chleba. Wydłuża się lista polskich zakładów piekarniczych i wytwórni makaronu, które wykorzystują prymitywną odmianę prapszenicy zwaną trispa. Praziarno robi zawrotną karierę dzięki wspólnym, innowacyjnym działaniom naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i ekologów. Odwiedzamy rolnika ekologicznego Mieczysława Babalskiego, na którego polach można spotkać dawne odmiany zbóż, który prowadzi wytwórnię makaronów, mąk oraz pasz i od 2012 roku jest członkiem regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Moje marzenie to właściwie było robienie serów. I próbowałem te sery robić, ale te sery mi nie wychodziły nigdy jak Szwajcarii. I dzwonię do tego Szwajcara i mówię, no słuchaj, co ja mam zrobić, że ten ser nie jest taki jak u ciebie? A on mówi, dobrze, jak ty wysoko mieszkasz nad poziomem morza? Ja mówię, około 100 metrów. Wejdź na 1000, tam będzie lepszy ser. Ale ja mówię, dobrze, ale u nas jest dużo zboża. No to rób coś ze zboża. No. I zaczęliśmy robić makaron, kaszę, płatki. I tak po kolei, że tych produktów właściwie zbożowych mamy około 50 różnych rodzajów. Również od żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, gryki. Weszliśmy właśnie jeszcze w te stare gatunki. Samopsza, płaskórka, orkisz. Także ta gama produktów się powiększyła. Dzięki rolnictwu ekologicznym mamy możliwość korzystania z tych właśnie starych gatunków zbóż, które dają nam energię i zdrowie, ponieważ coraz więcej ludzi jest uczulonych, ma alergie, ma coraz większe problemy z sobą.
ponieważ im czegoś zawsze brakuje. Produkty z uprawy ekologicznej są specjalnie oznakowane. Co to oznacza dla konsumenta? Konsument może kojarzyć żywność ekologiczną z tym znaczkiem Unii Europejskiej, który jest zielony i ma te gwiazdki naokoło, taki kształt listka. I to świadczy o tym, że produkt jest ekologiczny. Każde gospodarstwo, każda przetwórnia co roku jest szczegółowo kontrolowana pod względem produkcji tych produktów ekologicznych. I także u nas w rolnictwie ekologicznym i w przetwórstwie ekologicznym nie bada się tak jakby sposobu produkcji, ale od samego, można powiedzieć, od pola do stołu się bada ich sposób wytwarzania. Produkty ekologiczne są bardzo często badane na pozostałości 400 środków chemicznych, które stosuje się w rolnictwie. Nasze produkty są wolne. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na etykietę, na oznakowanie, na certyfikację. Bardzo szczegółowo jeszcze piszą maile, czy pytają, czy tam na pewno nie ma glifosatu i czy tam nie ma jakiegoś środka chemicznego innego, czy na pewno uprawiane są ekologicznie. Ja mówię, że każdy rolnik, który ma certyfikat, podlega takiej szczegółowej kontroli. Produkcja ekologiczna wymaga większego nakładu pracy. No, dużo więcej pracy jest, ponieważ nie stosuje się tych środków chemicznych, które niszczą, można powiedzieć, te zioła. Które, o, tutaj widzę konkol. To jest konkol. Konkol jest konkol, wyczka. No, praktycznie w rolnictwie ekologicznym można zobaczyć, że w zbożu jest bardzo dużo różnych, no, dużo różnych nasion. Konkol jest to taka roślina, która jest bardzo piękna, ładna w zbożu, ale świadczy o tym, że gleba, na której rośnie, jest czysta. W rolnictwie ekologicznym trzeba wprowadzać nawozy organiczne. Najlepszym nawozem organicznym jest obornik, najlepiej od krów. Wprowadzać płodozmian, to znaczy następstwo roślin, ponieważ niektóre rośliny nie lubią po sobie rosnąć, na przykład zboże po zbożu nie lubi. Dlatego trzeba wprowadzić roślinę motylkową. Roślina motylkowa ma ten dar korzystania z tego azotu, który jest martwy w powietrzu. I praktycznie te uprawy muszą być tak jakby dobrze pielęgnowane. Dlatego trochę tej ręcznej pracy jest, więcej czasu to potrzeba. Dzięki temu państwo daje dotacje. I rolnik, gdyby podpadł, gdyby był zastosowany jakiś środek chemiczny, to tą dotację musi zwrócić. A jeśli chodzi o walory odżywcze produktów ze zbóż z ekologicznej uprawy? No wiadomo, że jest tak jakby większa gama pierwiastków, większa gama przyswajalnego białka, no i trochę więcej tych witamin, które nam są bardzo potrzebne. Współcześnie na szeroką skalę uprawiane są takie zboża jak pszenica zwyczajna, pszenżyto, jęczmień, żyto, owies i mieszanki tych zbóż. To z nich wytwarza się najwięcej produktów zbożowych w Polsce. Choć na przestrzeni lat zdominowały one światowy rynek, obecnie swój renesans przeżywają także starożytne odmiany i gatunki zbóż. Do łask wraca bowiem m.in. amarantus, komosa ryżowa, orkisz czy kamut. Uprawy tych ostatnich zbóż, które są bogate w składniki mineralne i odżywcze, są zazwyczaj ekologiczne. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Pani się nie udaje. Nie boję się, nie boję się, nie boję wiem, się. Pani się nie ogania, bo właśnie to ich podrażnia. Pomachaj rękoma. Uwielbiam pszczoły, uwielbiam pszczoły. Naprawdę, tak jest.